Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pani posłanek, pani poseł Elżbieta Rafalska oraz Gabriela Masłowska. Bardzo proszę panią poseł o zabranie głosu. Szanowni państwo, chcemy dzisiaj państwu przekazać dowód na to, jak rząd potrafi oszczędzać kosztem obywateli. Natomiast jeśli chodzi o gremia i instytucje finansowe, jest bardzo ostrożny. Sprawa związana jest z kredytami tak zwanymi starego portfela. Są to kredyty, które były zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe do 1992 roku, które oczywiście obciążają do dzisiaj kredytobiorców. Problem polega na tym, że banki przy naliczaniu zadłużenia dla kredytobiorców brały tak zwany procent składany pod uwagę, czyli mówiąc prosto, liczyły odsetki od odsetek, czyli kredytobiorca spłacał, i tak jest do dzisiaj, kapitał, odsetki bieżące i odsetki od odsetek. Jest to ta kapitalizacja odsetek, która jest przyczyną ogromnego zadłużenia przytłaczającego kredytobiorców. Ale zasadę skapitalizowanych odsetek również przyjął bank przy liczeniu wydatków budżetowych, które co roku ponoszone są z budżetu. Są to kwoty przekazywane do banku na tak zwany przejściowy wykup odsetek budżetowych. Jest to po prostu forma pomocy, tak zwanej pomocy dla kredytobiorców, które to kwoty przekazywane z budżetu, odsetki budżetowe czy przejściowo wykupione, potem muszą być przez kredytobiorców zwrócone, część jest natomiast umarzana. W jednym i w drugim przypadku kapitalizacja odsetek wygenerowała ogromne wydatki kredytobiorców i samego budżetu państwa i przyniosła nadzwyczajne zyski dla banków. Proszę sobie wyobrazić, że kwota kredytu, który został udzielony tej grupie kredytobiorców do 1992 roku, wynosiła 5,7 miliarda złotych. Banki do tej pory, głównie bank PKO BP, uzyskał z budżetu państwa 28 miliardów złotych i od kredytobiorców 7 miliardów złotych. Czyli wobec kredytu udzielonego 5,7 miliarda uzyskał zwrot bank w wysokości około 35 miliardów złotych. Czy jest jeszcze gdziekolwiek w świecie dzisiaj taka możliwość uprawiania lichwy? Oczywiście odbywa się to nie w majestacie prawa, prawda, podczas gdy ustawa o pomocy państwa, na którą się powołują banki przy tego typu naliczaniu kredytów, mówi o tym jedynie, że odsetki przejściowo wykupione są to odsetki liczone od kredytu, a nie odsetki od odsetek. Proszę państwa, mimo wieloletnich spłat pozostają ogromne obciążenia na kredytobiorcach z tytułu głównie tychże odsetek. Jest to jak 1 do 25 i ta proporcja rośnie. Czyli jeśli 1 jest to złotówka kredytu, to 25 razy większe są odsetki, w tym są te skapitalizowane bankowe oraz odsetki budżetowe. Wiele osób spłaciło już 2- albo 3-krotnie kredyt, który równa się kosztom budowy lokalu. 2-, 3-krotnie i nadal muszą płacić. Dlatego my złożyliśmy, proszę państwa, projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, ażeby ten proceder przerwać. Aby zmniejszyć zarówno obciążenie budżetu państwa co roku, który wydaje około 100 milionów na tak zwany przejściowy wykup odsetek, jak i samych kredytobiorców. Kierując się głównie oszczędnościami budżetowymi, a także ochroną kredytobiorców, którzy w tym wypadku padają ofiarą takich praktyk banku, złożyliśmy taki projekt, proponując jedynie inne zasady zaliczania spłat, inną kolejność wpływów od kredytobiorców i od budżetu państwa, inną kolejność. W tej sytuacji bank otrzymałby tyle, ile może otrzymać zgodnie z prawem bankowym, ile na ile mu przepisy prawa bankowego pozwalają, czyli otrzymuje zwrot kredytu oraz odsetek, nie otrzymuje natomiast odsetek zysku nadzwyczajnego, czyli tych odsetek wyjątkowych, które są źródłem ogromnych zysków dla banku. Natomiast zyskuje budżet i zyskują kredytobiorcy. Budżet w wyniku tego projektu zyskałby około w ciągu 5 lat około od 600 do 900
milionów złotych, licząc bardzo, bardzo ostrożnie. Zyskaliby również kredytobiorcy, ponieważ szybciej spłaciliby kredyty i to zadłużenie dla nich stawałoby się bardziej po prostu realne i uzasadnione. I muszę powiedzieć, że projekt uzyskał bardzo dobrą opinię Biura Analiz Sejmowych. Ja Państwu zacytuję tylko fragment tej opinii. W szczególności za uzasadnione należy uznać dążenie projektodawcy do zapewnienia kredytobiorcom realnej możliwości ostatecznej spłaty po wielu latach regularnych spłat kredytów mieszkaniowych przy wcześniejszej stopniowej zmianie ich struktury. Proponowane rozwiązanie znajduje swoje uzasadnienie także w takich wartościach konstytucyjnych, jak interesy finansowe państwa, w tym ochrona stabilności interesów finansowych państwa oraz konieczność zachowania równowagi budżetowej państwa. Wybór środków do osiągnięcia zamierzonego przez projektodawcę celu należy ocenić jako stosunkowo najmniej uciążliwy dla banków, czyli prawa banków, prawa majątkowe banku są tutaj zabezpieczone. Mimo że do projektu dołączyliśmy różne warianty wyliczeń szacunkowych w postaci różnych przykładów dla różnej struktury kredytów, niestety większość koalicyjna odrzuciła ten projekt, mogę powiedzieć, lekceważąc problem tak bardzo stary i tak bardzo bolesny i dla kredytobiorców i dla podatników, ponieważ w sytuacji, kiedy mamy takie cięcia budżetowe, oszczędzamy na każdym kroku kosztem likwidacji szpitali i tak dalej, Państwo doskonale wiecie. A co chcę wyrazić, to mimo wszystko oszczędność 600 czy 800 milionów złotych została tutaj, duża oszczędność została tutaj zbagatelizowana. Byłam po prostu bardzo zniesmaczona, to za mało powiedzieć, zdziwiona ignorancją ze strony członków podkomisji najpierw prac nad tym projektem. Praktycznie muszę powiedzieć, że odbyły się one 3 spotkania krótkie, formalnie 5-minutowe. I oczywiście, ponieważ stanowisko rządu było negatywne dla projektu, ale nie z powodów finansowych. Odpowiedź negatywna w opinii rządu sprowadzała się do tego, że do tej pory tak liczono, wobec tego trzeba tak dalej pozostawić, nie naruszać tego systemu, no bo ci, którzy zapłacili nienależne długi do tej pory, byliby poszkodowani wobec tych, którzy teraz będą mieli urealnione te spłaty, tak? Urealnione, bo tutaj nie chodzi o to, że się zwalnia kogoś z obowiązku spłaty kredytów czy odsetek. Nad tym oczywiście trudno dyskutować, bo jest jednoznaczne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawca nie może mówić, że dla równości podmiotów nie może poprawić przepisów prawa, tylko dlatego, że były gorsze, a teraz nie może robić lepszy. Natomiast po tym wniosku wczoraj na połączonych komisjach, mimo gorącego naszego apelu i prośby o merytoryczną dyskusję, na argumenty finansowe, mamy przygotowane przykłady finansowe, które pokazują, jak schodzi zadłużenie dla budżetu i jaką stanowi ulgę, zmniejszenie wydatków budżetowych i dla kredytobiorców. No i że właściwie bank dostaje, co powinien dostać w tej sytuacji. Mimo to padł wniosek o odrzucenie tego projektu na połączonych komisjach i większość parlamentarna przegłosowała. No, jest to po prostu rzecz niewiarygodna, ponieważ premier zawsze podkreślał, że każdą złotówkę ze środków publicznych wydawaną trzeba oglądać dokładnie ileś razy, czy jest właściwie wydawana, to proszę popatrzeć, jak gołosłowne są takie wypowiedzi. Jeśli proponujemy konkretne rozwiązania, nawołujemy do dyskusji, dostarczamy materiały i jest bariera, jest ignorancja, to tutaj naprawdę nie można takich rzeczy tolerować i zrozumieć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jako wieloletni członek Komisji Finansów Publicznych mogę Państwa zapewnić, że nieczęsto, a prawie wcale nie zdarzają się projekty, które zwalniałyby z obowiązków finansowych państwa, przysparzałyby państwa dochodów, a przecież jesteśmy po pracach nad budżetem i doskonale wiemy, jak jest ciągłe szukanie oszczędności. Stąd wczorajszą decyzję połączonych komisji, Komisji Finansów Publicznych i Infrastruktury
odrzucających nasze rozwiązanie w pierwszym czytaniu, podkreślam, odrzucające w pierwszym czytaniu, nie kierujące projektu do dalszych prac, uważamy za niezrozumiałe, skandaliczne i niekorzystne dla finansów publicznych. Jeżeli budżet państwa rocznie jest obciążany z tytułu opłat za skapitalizowane odsetki rzędu, jak mówiła pani poseł Masłowska, 100 milionów złotych. Jeżeli w 2017 roku ma być to 440 milionów złotych, to podam może przykład rocznych wydatków na utrzymanie żłobków z budżetu państwa. Jest to kwota rzędu 50 milionów złotych. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można wytłumaczyć taką skandaliczną decyzję przy rozwiązaniu, przy projekcie, który naprawdę powoduje, że budżet państwa ponosi oszczędności. Rozwiązujemy również bardzo poważny problem społecznych ludzi, którzy przez wiele lat spłacali swoje zobowiązania. Ja rozumiem, że materia, o której mówiła pani poseł Masłowska, jest skomplikowana od tej strony finansowej, bo mówimy tu o płaceniu nie tylko odsetek, ale od odsetek, ale proszę mi wierzyć, że determinacja, jaką wykazuje tu pani poseł Masłowska, próbując rozwiązać ten problem, z całą pewnością zasługuje na to, żeby posłownie, uważnie i wnikliwie pracowali nad tym projektem podczas dalszego procedowania, nawet w sytuacji, w której materia może im się wydać trudna do zrozumienia. Bardzo dziękuję. Jeśli są pytania w temacie? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy.